w tej Izbie zastanowili się, czy nie czas najwyższy, żebyśmy pochylili się właśnie nad sprawami Polaków, nad tymi nawet najmniejszymi, a przede wszystkim słuchanie obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Mała miejscowość Brzeszcze to moje miasto, które nauczyło mnie, jak ważne jest, by słuchać ludzi, by wzajemnie sobie pomagać. Moja praca w samorządzie to było ogromne doświadczenie. Nasze życie składa się z małych spraw i tym małym, codziennym sprawom moich rodaków ja chcę służyć. Trzeba odbudować w Polsce wiarę w demokrację. Dotrzymanie powszechnie znanych i przyjętych przez społeczeństwo obietnic to także krok w tym kierunku. A demokracja i kierowanie się wolą społeczeństwa i zmiana jakości rządzenia to zasadnicze przesłanie, zasadniczy cel naszego rządu. Chcę mocno podkreślić, będziemy rozmawiać ze społeczeństwem bezpośrednio. Będziemy rozmawiać z Polakami tak, jak rozmawialiśmy w kampanii. Dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań, które postawili przed nami Polacy. Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy. I chcę jasno powiedzieć, zrobimy to. Razem damy radę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy do współdziałania opartego na zgodzie i porozumieniu. Obiecali, więc słuchajcie.
obiecali, więc słuchajcie. Obiecali, więc słuchajcie. Obiecali, więc słuchajcie. Szanowni Państwo, konferencja prasowa potrwa jeszcze na pewno przez jakiś parę chwil, ale bardzo chciałbym, kiedy wyjdą do nas wszystkie media, kiedy wszyscy tutaj będą obok nas przechodzić, żebyśmy skandowali hasło wolne media głosem ludzi. Także spróbujemy sobie przećwiczyć, jak nam to wyjdzie. Chciałbym, żeby to było połączone z trąbkami, z syrenami, z bębnem, który też tutaj słyszę w tle. Także spróbujemy sobie przećwiczyć. Wolne media głosem ludzi! 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 Walczymy o to, abyśmy zostali wysłuchani, po to przyjechaliśmy dzisiaj do Warszawy, aby nasze racje zostały wysłuchane. Chodzi tutaj o pomysł poszerzenia Opola z Grudnicem, którym jest pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, Opola Miasta Wojewódzkiego. Chce nas siłą przyłączyć do Opola, chce zabrać nam nasze podatki, nasze środki na utrzymanie się naszej gminy. Po prostu przyjeżdżamy tutaj, bo myślimy, że Warszawa jest naszą ostatnią szansą. Mam nadzieję, że nie wszystko jest załatwione. 19 lipca rząd podjął decyzję o tym, aby włączyć tereny, które zostały przewidziane w planie Wielkiego Opola do miasta Opola. My się z tym nie zgadzamy. Przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne. Ma to taki sam charakter jak referendum, gdzie ponad 99% mieszkańców zagłosowali, że nie chcą przyłączenia do Opola. Nie chcą tego. Dlatego boli nas to, że jesteśmy pomijani cały czas. Jesteśmy tutaj, pojawiamy się tutaj, abyśmy w końcu zostali zauważeni, aby w końcu o naszym problemie mówiło się w całej Polsce, bo to jest moim zdaniem jest to precedens do kolejnych takich procesów. Ja się boję, że niedługo w ogóle wszystkie gminy przestaną w Polsce inwestować, bo będą się bały, że przyjdzie prezydent miasta, przyjdzie miasto większe i te tereny zabierze, te pieniądze, te podatki, bo chodzi tutaj o to, że nasza gmina w ogóle nie będzie miała szansy na istnienie. Będziemy musieli zlikwidować dwie szkoły w naszej gminie. Gminny ośrodek kultury będzie musiał zostać zamknięty. Ponad 300 osób straci pracę w naszej gminie. To są takie konkrety, które są niepodważalne. No przecież nie można doprowadzać dzięki temu, że miasto Opole przyjmie sobie o 50% terenów więcej, a tylko około 5% dochodów, doprowadzać kolejnego mniejszego samorządu do bankructwa. Tak nie można robić. Żyjemy w państwie demokratycznym i samorządy, mam nadzieję, że ciągle będą istniały i mam nadzieję, że nasza sprawa zostanie rozwiązana tak, abyśmy nadal mogli samo się stanowić. Oczekujemy rozmów. Może nie oczekujemy, prosimy o rozmowy z osobami decyzyjnymi. Prosiliśmy o rozmowę z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jesteśmy tutaj dzisiaj, powiem szczerze, nawet sam byłem w środku na konferencji, która tam odbywała się w związku z budową pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Mamy nadzieję, że zostaniemy zauważeni. Prosimy o rozmowy, prosimy o wysłuchanie naszych racji, prosimy, aby ten głos mieszkańców w końcu był zauważony. Wiemy, że tutaj mocno w Warszawie działa pan wiceminister Patryk Jaki, który wychodzi się z naszej ziemi opolskiej i szkodzi nam. Uważa, że to mniejszość niemiecka protestuje, że mniejszość niemiecka nie chce poszerzenia Opola, ale my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Proszę spojrzeć na tych ludzi. Ci ludzie przez 3 dni przyjeżdżają do Warszawy, w poniedziałku do środy, aby się pokazać, aby coś jeszcze wspierać. Mamy nadzieję, że te nasze tutaj interwencje, te nasze przyjazdy do Warszawy będą miały taki skutek, że w końcu zostaniemy zauważeni. Rafał Kampa, Komitet Tak dla Samorządności.